Narodowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza koła gospodyń wiejskich z całego kraju do udziału w ogólnopolskim konkursie Bitwa Regionów. To już 6. edycja kulinarnych zmagań. Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej, rodzimego folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności i szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w nowej formule. Mamy nadzieję, że konkurs wzbudzi wśród Pań równie duże zainteresowanie jak w poprzednich edycjach. Co zrobić, aby wziąć udział w Bitwie Regionów 2021? To bardzo łatwe. Tym razem należy nagrać film prezentujący potrawę konkursową, przygotowaną na bazie polskich produktów. Jak to zrobić? Film zgłoszeniowy powinien trwać maksymalnie 2 minuty. Mogą Panie nagrać prezentację za pomocą telefonu lub aparatu cyfrowego. Jeśli czują Panie potrzebę wsparcia w roli operatora kamery, warto poprosić o pomoc dzieci, wnuki lub sąsiadów. Niech to będzie okazja do dobrej zabawy i nowych doświadczeń. Chciałbym zaprezentować moją kaczkę, którą odkopałem z przepisu mojej prababci. Doszedłem do wniosku, że trzeba te przepisy pokazywać ludziom. Chcemy, żeby te przepisy żyły wśród nas i żebyśmy jedli to, co nasze babcie, prababcie. Ale to od Pani inwencji twórczych zależy, jak podejdziecie do tego nagrania. Chodzi tu o to, żebyście pokazały tradycję, żebyście pokazały, skąd to danie pochodzi, żeby to było nieszablonowe, żeby te wideo było zrobione naprawdę szczerze. Zwróćcie uwagę szczególną na dekorację, żeby ta dekoracja była delikatna. Dekoracja może być kwiatowa, ziołowa, żeby też dekoracją, że tak powiem, nie przydusić dania. Jakie dania będą, to już od was zależy. Mogą być to pierogi, zupy, mogą być to dania główne, kaczki, pieczenie. To tylko od waszej inwencji zależy, co chcecie nam zaprezentować. Chcielibyśmy, żebyście opowiedziały nam coś więcej, skąd to danie pochodzi. Chcemy, żebyście się też odpowiednio ubrały do tego, żebyście pokazały swoją tradycję, swoje, skąd jesteście, jakie macie tradycje własnego koła. Chcemy, żeby pokazać naszą polską tradycję, naszych babć, prababć. I zachęcam Państwa do wzięcia udziału w konkursie Bitwa Regionów. Mając gotowy film, należy w następnej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jak to zrobić? To bardzo proste. Na stronie www.bitwaregionów.pl zapoznać się z regulaminem konkursu, aby zwrócić uwagę na wszelkie wymagania. Najlepiej zrobić to jeszcze przed samym nagraniem filmu. Jeżeli już mają Panie pomysł na danie konkursowe, przechodzimy do formularza zgłoszeniowego. Wypełniamy wszystkie pola formularza z danymi o naszym zespole i przechodzimy do najważniejszej części zgłoszenia. Przy opisie potrawy, jej historii, staramy się zawrzeć szczegółowe i ciekawe informacje. Warto zamieścić z pozoru banalne kwestie, ponieważ mogą okazać się kluczowym wyróżnikiem całego zgłoszenia. Te opisy to szansa dla zespołu, aby zdobyć przewagę nad konkurencją. Jedynym ograniczeniem jest tylko liczba znaków. Po zakończeniu opisu pozostaje dołączenie filmu wideo. Zaznaczamy wymagane zgody i klikamy Wyślij zgłoszenie. Jeśli na którymś etapie zgłoszenia pojawią się wątpliwości lub będzie potrzebna pomoc techniczna, zapraszamy do kontaktu z właściwym dla danego regionu oddziałem terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Pula nagród w tegorocznej edycji to ponad 35 tysięcy złotych. Ale najcenniejsze i tak będą chwile spędzone podczas przygotowywania zgłoszenia do Bitwy Regionów i kulinarna rywalizacja. Zapraszamy!